Tragedia na polskiej trasie, nie żyje młody mężczyzna. Ratownicy byli bezradni. Tragiczne doniesienia z jednej z polskich miejscowości. Na jednej z tras doszło do koszmarnego wypadku z udziałem 32-latka. Niestety życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. Służby podały porażające ustalenia. Łzy same napływają do oczu. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 27 października, około godziny 10 na drodze między Lubieszewem a Ostaszewem w miejscowości Stawiec, Pow. Nowodworski. Doszło tam do wypadku z udziałem rowerzysty. Na miejsce natychmiast wysłano wszystkie służby, które podały już wstępne ustalenia co do okoliczności zdarzenia. Rowerzysta potrącony przez samochód. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca wypadku, przesłuchali świadków i zabezpieczyli ślady, które pozwolą na dokładne określenie przebiegu zdarzenia. Wygląda na to, że w tym wypadku zawinił rowerzysta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem podczas włączania się do ruchu nie zachował należytej ostrożności. W wyniku czego doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Opel, informuje ml.asb. Karolina Figiel, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Nowym Dworze Gdańskim, cytowana przez Dziennik Bałtycki. Nie żyje 32-letni mężczyzna. Niestety, mimo natychmiastowej reakcji służb i długiej walki o życie rowerzysty, nie udało się go uratować. 32-latek zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Po ponad godzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej ZRM odstąpił od dalszych medycznych czynności ratunkowych, przekazali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim. Kierowca, który poruszał się Oplem, był trzeźwy. Jak podaje Fakt, samochodem podróżowała rodzina z dziećmi. Szczegółowe okoliczności tragedii ustali policja pod nadzorem prokuratora.